No cóż, to miał być przewodnik pod tytułem Jak nie zwiedzać Cyganów, bowiem w małej miejscowości pod Tarnobrzegiem o nazwie Cygany miałyby dzisiaj derby. Tam są dwie drużyny, KS i LZS, i LZS wycofał się z rozgrywek, jak się okazało. Derbów ten weekend nie będzie. Tak więc, chuj z Cyganami, zmieniamy destynację, ruszamy do Lublina. No i już jesteśmy w Lublinie, a dzisiaj w roli głównego eksperta wystąpi Dziadyga z pociągu do futbolu. Bardzo ładnie się prezentuje. Ze świeżą raną, są wszystko na ryju. Im więcej żwów na ryju, tym lepszy ekspert. Podobno jest taka zasada. No i już na stadionie, taki kawał na stadion, żeśmy zrobili z buta. Całe śniadanie żeśmy spalili, więc najwyższa pora rozpocząć drugie. Za kilka minut wielki mecz. Mistrzostwo klasy okręgowej. Nie, siódma liga to jest klasa. Okręgówka, kurwa. Okręgówka to jest? No pewnie. Czyli szósta liga. Sygnał Lublin, to gospodarze. Goście... Turbilejów. No, to czekamy na sygnał. Kolej junior. Poszło. O, obok tam siedzieliśmy w jakimś lokalu. O, rzesz! Do przerwy 0-0. Kawał meczycha, nie? To nie jest. Przez duże M. W przerwie pora na przegląd lokalnej prasy. Bardzo. Życie siedleckie. Kurwa, ty. Kurwa, kopił to w zaprzę. No co w tym dziwnego, no. Szwy mi pękają, chłopie, no kurwa. Możesz, kurwa, czerwona. Panowie, albo czerwona i wolny, albo żółta z karnym. Co wybrałeś? Bardzo dobry komentarz na kartofliskowym Facebooku. Za turem panny sznurem. Krytaliście kiedyś te dżemy z Milejowa? Co? Nie słyszeliście nigdy? W Milejowie najlepsze dżemy robią? Dlaczego się nazywają tour, a nie dżem? Dżem Milej? Dobra, dobra. O kur! Zjebie nic, to. Nic. A jednak coś wpadło w tym meczu. O. No, najwyższa pora coś przekąsić. Jaki jest lubelski specjał? Ryby. Marzalnia ryb w Lublinie. Typowo lubelska ryba by się przydała. Lubelska ryba weszła całkiem. Najchętniej to by teraz człowiek pospał. No więc idziemy na mecz czwartej ligi. Lublinianka. Tylko zwycięstwo! To jeszcze tylko zwycięstwo! Kontra Lewart Lubartów. No jak się mecz podoba? Co to za odgłosy? Przecież dobre spotkanie. Ty to przynajmniej możesz cwaniakować, bo jesteś po browarkach, a ja kurwa samochód w ziemię. Nie da oglądać, kurwa, naszej. Jedyną atrakcją są łazienki tutaj lubelskie. O właśnie. Więcej tutaj nie ma. Trzeba odnotować. To są te łazienki? Lubelskie łazienki. Tak. Co? No. Zabij. O kur! Pięknie. To jest cała sól futbolu. Jak się skończył? Rozkręcanie. Do przerwy 1-0 dla kogo właśnie? Dla Lublinianki. Dla Lublinianki. Tak. O kur! Nienacka, rzut karny dla gości. Szaleństwo na trybunie gości. Widział pan w tym roku lepszy mecz? Co ja mam ci powiedzieć? Był w planach jeszcze jeden mecz dzisiaj, kumple poszli, nie dość, że to ekstraklasa, to jeszcze zimno, ja muszę chwilkę odpocząć. Kolega właśnie wrócił z meczu, Górnik Łęczna, Wisła Kraków. No i jak kurwa? Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, kurwa, tyle mam do powiedzenia. No i już mamy niedzielny poranek, z tego co widziałem na Snapchacie, to wypoczynek wczoraj się udał. Już nie ma dzikich plaż, zbierało. Dawno nie byłem tak zrelaksowany. To prawda, miałem tam drobne problemy z ustaleniem lokalizacji, w której się znajduję. Wiecie co? Okazało się, że jestem w Lublinie. A ja myślałem, że gdzie indziej jestem. No myślałem, że jestem w Warszawie, no. Chciałem jechać do domu. Zdarza się. Jakie plany na niedzielę? Jedziemy, ale nie znam za bardzo lokalizacji. No właśnie. Gdzie siedziemy? I to będzie mecz ósmej ligi. No już jesteśmy na miejscu. Co się okazało? Logistyka jest jak zwykle... Pierwsza klasa. Mecz miał być o godzinie 11, a będzie o 12. Co teraz zrobić przez tą godzinę? Jako, że dzisiaj jest zimno, zrobiliśmy mały shopping. Musiałem kupić czapkę. Kurwa. Okazało się, że przyjechaliśmy nie do tych wierzchowisk, co trzeba. Że mecz, na który mieliśmy jechać, już się zaczął.
pierdolę, to jest niemożliwe. Bo ktoś właśnie na Twitterze mi napisał, że są inne wierzchowiska w województwie lubelskim i odesłał filmik z oprawą. I na tym meczu mieliśmy być. Sprędzę! Ale jest tu jakiś mecz o 12, ale kto tu gra? Nie, kurwa, to się nie dzieje. Znaczy jak znowu jest, że to albo nam gdzieś mecz odwołają, albo kurwa ja zgubię stadion. Ale się tak nie zdarzyło, żeby miejscowości pojebać. No nie, a jednak trafić na mecz do tego. Nie, to wierzchowisko co trzeba, ale mecz jest. Zamiast sprintu będzie LKS wierzchowiska. To jest siódma liga, a goście jak się nazywają? KS Ciecierzyn. Mówię obiektywnie sędziować. Obserwujemy, teczkę mamy. Ciekawa czapka jak na Lubelszczyznę. Fotokomórka w bramkach pomontowana. Ładnie będziecie grać? Oczywiście. Podobno mają grać ładnie. A odnośnie mylenia lokalizacji, to ja słyszałem taką historię, że jakaś kobieta w Belgii ruszała z Antwerpii, chciała dojechać na drugą stronę Belgii, do Walonii. Włączyła GPS-a i okazało się, że popieprzyła miejscowości i wylądowała w Chorwacji. Taka sama nazwa była miejscowości w Chorwacji i wylądowała tam. Grad zaczyna padać. Jak pada grad, to najlepsze mecze są. Aj! Co jest? No to nie jest powód do przerwania gry. Proszę pana, gdzie? No mecz przerwali, bo grad pada? No jak to można przerwać? Ja nie ogarnę. Nawet 5 minut nie pograli. Wracają. Przerwa w meczu, bo sędziowie musieli zejść, założyć czapki i rękawiczki, kurwa. Miało nas tu w ogóle nie być, to jest piękne, nie? To jest właśnie piękne w tym sporcie. Ale grają! Wejmy! O kurwa. Jeszcze burza. Czego czuć więcej? Przerwy 0 do 2. O kurwa! W przerwie padło niezłe pytanie, czy zmieniamy połowy. To jest poważny futbol. Gramy! I żyjemy! O kurwa! Ja pierdolę. Spod sklep, że tam się otwarty. Chyba brameczka będzie. O kurwa, no. Uwaga. Wchodzi Ronaldo. Będzie remontada. Jak już się bawimy w trik hiszpański, to nie będzie. Remontada. O kurwa. O kurwa. Jest. Ile jest? 3-4. 5 minut jeszcze. No, teraz. A kurwa jest! Ale mecz 4-4. Dobra, dyrektywa ze strony trenera gości. Wypierdalać tą piłkę jak najdalej. No, ostatnia akcja meczu. Ja pierdzielę. Dobry wybór tego spotkania, nie? Najlepszy. Wiedzieliśmy, gdzie przyjechać. Dobra, jedziemy dalej. Jaka kasa masz innego i to normalna rzecz. Uważam, daj zimnego wieku, uratuję mnie. I nie żadnej tości, być może stanę zaraz. Prawie na miejscu. I gdzie to Wembley? Panowie, ale tu już kurwa las się zaczyna. Tu może właśnie tu. To jest stadion leśny. Zapraszam na stadion, żeby dojechać. Ale stadion, nie stajnia. Skandal, kurwa, że niemożliwe, kurwa, żeby się w takiej wiosce zgubić, kurwa, i nie móc znaleźć stadionu. Ty, tam jest. Coś tam, kurwa. Tak? Coś było? Coś tam, coś jest, nie wiem co, ale... Nie, no ja, kurwa. Ostatnia szansa. Kurwa, to jest... Jesteśmy zawsze tam! Gdzie się chujowo gra! Już jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na meczu zespołu Błękit Cyców. To jest siódma liga. Błękit Cyców. Których Błękit? Na żółto? Tak jest. Właśnie, z kim oni grają? Z Ludwiniakiem. Z Ludwinem to mi się kojarzy tylko takie coś, że oni tam w centrum miasta był taki sklep. Moda międzynarodowa. Było Elegancja Francja, Paryż, Londyn, Dublin, kurwa Ludwin. O. Ja pierdolę. To jest Mandzukic? Taki kurwa pajac, co kiedyś grał w Bayernie. I teraz gra tutaj? No nie, kurwa, pojebało cię. Tak chyba wołają na niego po prostu. My tu pierdolimy, czas się zabrać kurwa do pracy. Na co? Co? To znaczy? To znaczy, to właśnie znaczy to. Prybda. Co w tym jest to? Pa. O kur... 0-1. Ja bym to wyjął. Tak. Właśnie, panie bramkarzu, pan się wypowie. Z siatki byś wyjął, właśnie. O kurwa. Dwójka. Niebezpiecznie. Co, na dwójkę idziesz? Co? Nie. Mówię, że tamtemu dwójka poszła. Jak mu dwójka, jak dwójka poszła? Dwugłowy? Dwugłowy, kurwa, no. Mięsień. Załóżmy, że tam pensja jakaś była. O kurwa!
Ja pierdolę. Halo. No. A sędzia się nie przejmuje, dwie piłki są. To jest nielegalne, dwie piłki na boisku! A dziś kopał chyba. Gdzieś grał ten sędzia chyba. To nie ma już... Koniec. No i cóż, cyce dostały w dupę. O kur... 1-3, tak? To jest niezła kombinacja 1-3. A wiecie, że jak się rucha trzech pedałów, to który ma najlepiej? Ten co w środku, jest ruchany, rucha i złapie jeszcze za fujarek. Wcale tego nie puścimy, bo to było niesmaczne i pewnie niezgodne z regulaminem. YouTube. I mi zablokują kanał. A niech kurwa blokują. Już nie ma dzikich plaż. Ta peruka tobie pasuje kurwa idealnie. Nie, naprawdę kurwa. Jakby nie ta broda, to brałbym cię kurwa.